Maciek spojrzał na niego z wyrzutem w oczach. Wolałbyś, żeby się włamał, gdy dziewczyna była w domu? Gdyby ją wyrwał ze snu, pewnie by wykitowała na atak serca jak na Jarowa. Trzeba było mu zostawić szeroko otwarte drzwi, żeby sobie zwiedził mieszkanie. Tego, czego szuka, tu nie ma. Masz rację. Lepiej, że nie zaskoczył tu bratki, przyznał Janusz. Nie mieści mi się w głowie, że odważył się na coś takiego. Musi mu strasznie zależeć na tym obrazie. Z pewnością wie, jak cenną skrywa wiadomość. Pamiętaj, że my znamy tylko część zagadki. Drugą połowę poznał on. My wiemy dużo więcej. Najważniejszą wiadomość odkryła przypadkiem brata, odsłaniając napis na obrazie. Ale on chyba zna sposób jej odczytania, a my nie. Maciek oglądał ślady działalności intruza. Wielki i silny chłop. Znakomicie to załatwił. Pewnie działał w rękawiczkach, żeby nie zostawić odcisków palców. Na pewno dysponował złodziejskimi narzędziami. Wygląda mi na speca. Może on jest z tych dyplomatów, którzy przeszli szkolenie szpiegowskie. Janusz podniósł obie dłonie zaciśnięte w pięści. Gdybym go dorwał. Nie dokończył. A dzisiaj dostałem wiadomość, że już się stąd wyprowadził. Myślałem, że mamy go z głowy. Poskrobał się po czole u nasady nosa. Wszystko nam szło zbyt gładko. Mówił dalej. Z teorii prawdopodobieństwa wynikało, że coś musi pójść źle. Teoria prawdopodobieństwa ma się nijak do tego, co się stało, wtrącił Maciek. Ułatwiliśmy złoczyńcy zadanie. Bnata już wie, co się stało? Bnata jest w środku. Robi porządek i sprawdza, co zginęło. To nie stójmy tu, jak włamywacze. Wejdźmy do niej. Zastanowimy się spokojnie, co teraz robić. Weszli. Dzień dobry, bratko, od drzwi krzyknął Maciek w głąb mieszkania. Dziewczyna pojawiła się na powitanie. Nie taki dobry, zauważyła. Istotnie, powinienem raczej powiedzieć cześć. Co ci ukradł ten stajenny dyplomata? Chyba nic. To nie był zwykły złodziej. On szukał obrazu na Jarowej. Mój skromny dobytek go nie interesował. Dobre i to. Straty materialne są niewielkie. Drzwi mogą nadal służyć, tym bardziej, że założymy Ci solidny zamek przy pierwszych drzwiach. Gdyby tamte drzwi były porządnie zamknięte, ambasador musiałby je zoperować, będąc na widoku. Nie trzeba mi zamka. Włamywacz już nie wróci. Nie wiadomo. Strzeżonego Pan Bóg strzeże, mówi mądre przysłowie. Tak, odezwał się Janusz. Dodatkowy zamek na pewno nie zaszkodzi. Belina zapytał, odgadując odpowiedź: Bratko, pewnie nie masz wiertarki? Nie mam. Janusz też pewnie nie ma. One zatrudnia rzemieślników do takich prac rzucił ironicznie. Aleś ty złośliwy odgryzł się Janusz. Niezłośliwy. Tylko domyślny. Wobec tego ty pojedziesz do mnie po wiertarkę. Maciek wyciągnął klucze z kieszeni. Jest w kuchni, w szafce po prawej stronie. Ja kupię zamek. Niedaleko stąd widziałem sklepik z artykułami żelaznymi. Za godzinkę będzie po robocie. Godzinka wydłużyła się dwójpółkrotnie, ale ostateczny rezultat cieszył oczy i uspokajał serce. Na zakończenie jak obiecał bracie, że jutro wywierci jej kilka dziurek w ścianach i osadzi w nich haczyki, żeby mogła rozwiesić swoje obrazy, a Janusz oznajmił, że jeszcze dziś pojedzie do komisariatu na Szerokiej i opowie o włamaniu. Niech policjanci mają ten dom na oku. We wtorek kupione przez Maćka książki leżały nadal nietknięte. Prosto z pracy pojechał do Bnaty wiercić dziury. Wkraczając na podwórko, uświadomił sobie, że malarka jeszcze nie wróciła z pracy. Zatelefonował do niej, żeby się upewnić, że nie zapomniała o jego wizycie. Potem leniwie, powolutku, wspiął się po schodkach na ganek. Zatrzymał się przed jej mieszkaniem i oparty o balustradę rozglądał się z góry po dziedzińcu. Od jednego z kawiarnianych stolików podniosło się dwóch obdartusów, pozostawiając niedopity piwa. Po chwili zjawili się na ganku. Niepewnym, chwiejnym krokiem podążali w stronę Maćka. Zbliżywszy się, jeden wyciągnął ku niemu rękę w geście prośby o jałmużnę. Drugi minął go i nagle złapał go z tyłu za ręce. Wtedy pierwszy grzmotnął go pięścią w żołądek. Ból. Napadnięte mu pociemniało w oczach. Zgiął się w pół. Nie mógł złapać powietrza. Zawartość żołądka podeszła mu do gardła. Zwymiotował na spodnie i buty napastnika, który właśnie wykonał potężny zamach i wymierzył mu kolejny cios. Tym razem walił w szczękę. Oż, ty taki owaki, zaklął obszarpaniec, otrzepując portki. Ja ci dam. Wystarczy, zastopował go drugi. Już ma dość! Zwolnił uścisk i mać jako ogłuszony zwalił się ciężko na posadzkę. Obrzygany kopnął go na pożegnanie wół, nazwijmy to krzyż i obaj oprawcy się oddalili, lekko się zataczając. Dla przypadkowego obserwatora mogło to wyglądać, jakby pijacy porzucili zalanego do nieprzytomności kumpla. Wrócili do stolika do niedokończonych napojów. Jednym haustem wychylili resztki piwa i ulotnili się żwawo. Pobity gramolił się niezdarnie, starając się stanąć na nogi, ale zawrót głowy zmusił go do zaniechania wysiłków. Usiadł oparty o ścianę, z trudem wyszarpnął z kieszeni chusteczkę i wycierał usta i podbródek. Nie wiadomo skąd stanęła nad nim Beata. Upiłeś się? Patrzyła z obrzydzeniem na wymiociny przed jej drzwiami i na półprzytomnego człowieka którego do tej pory uważała za abstynenta, Maciek nie mógł wydobyć głosu z krtani. Beata otwarła jedne i drugie drzwi, przyniosła z mieszkania mokrą szmatę i wytarła zanieczyszczoną podłogę. Powąchała z odrazą ścierkę. Nie wyczuła zapachu alkoholu. Nachyliła się nad Maćkiem. On także nie śmierdział na pijacki sposób. Jęknął. Dziewczyna się zaniepokoiła. Intuicja podpowiadała jej, że stało się coś złego. Zatrucie, zasłabnięcie, choroba. Co powinna zrobić w tych okolicznościach? Z rozterki wybawiło ją przybycie Janusza. Wjechał samochodem na podwórze, choć wczoraj nie zapowiadał swoich odwiedzin. Janusz, Janusz, chodź tu prędko. Jedno prokuratorskie spojrzenie wystarczyło, by odgadnąć, co się stało. Dostał wycisk, stwierdził. Trzeba go wnieść do domu i położyć na łóżku. Złapał półżywego kolegę za ręce i wciągnął do wewnątrz. Z położenia go na łóżku z konieczności zrezygnował. Zostawił go na cienkim dywaniku. Rozpiął mu kurtkę i pasek od spodni. Następnie, ściągnął mu z nóg buty. Po czym poddał jego stan szczegółowym oględzinom. Twarz Beliny stała się niesymetryczna. Lewa strona spuchła jak bania. Na policzku wykwitła czerwona plama. Dostał w pysk, brzmiała celna diagnoza. Y w żoł. Żoł. Zabełkotała leżąca na wznaku ofiara pobicia. Co? Co? Zawołali równocześnie Beata i Janusz. Maciek wskazał na swój brzuch. A, w żołądek domyślili się. Cierpiętnik tylko otworzył usta, ale nie wydał z siebie głosu. Kto cię tak urządził? Prokurator wszczął śledztwo. T, takich D, dwóch meneli, zdołał wyszeptać leżący. Leżał pod drzwiami, jak przyszłam. Myślałam, że się upił. Ze skruchą wyznała beata. Januszowi zakotłowało się pod czaszką. Złapał za komórkę i nerwowo wyszukał numer. Małodzięć. Z komendantem proszę. Po chwili. Twoi ludzie poturbowali mi przyjaciela na Józefa 12. Coś ty za idiotów wysłał? Mówiłem, że bandzior ma ponad 2 metry wzrostu. A oni pobili przyzwoitego człowieka, który ma metr parę. Gamonie, półgłówki, a może po prostu osiłki skłonne do bitki. Przyślijcie mi tu zaraz pogotowie, bo będziecie mieli porządnego faceta na sumieniu. Cześć. Rozłączył się. Nawet nie w pełni świadomy Maciek pojął, co zaszło. Janusz po cichu załatwił ochronę dla Beaty. Policjanci w cywilu mieli nie dopuścić do niej ambasadora, a w razie potrzeby przetrzepać mu skórę. Dlatego udawali łachmaniarzy, żeby się nie domyślił, że to sprawka policji. Po prostu nieznani sprawcy. Tak w czasach komuny zniechęcano opozycjonistów do działalności politycznej. Dobrze pomyślane, gorzej wykonane. Beata troskliwie ocierała Maćkowi pod z czoła. Podłożyła mu jaziek po głowę. Chciała mu też dać wody, ale Janusz zabronił. Może mieć obrażenia wewnętrzne, niech na razie nic nie pije, dopóki nie zbada go lekarz. Poszkodowany oprzytomniał na tyle, że poczuł twardość podłoża. Obrócił się na lewy bok i ostrożnie obmacywał swoje tyły. Tam też dostałeś? Dobrze cię obsłużyli. Niestety fałszywie rozpoznali adresata, dla którego miały być przeznaczone te pieszczoty. W miarę jak Maciek przychodził do siebie, Janusz odzyskiwał zwykłe samopoczucie. Z zewnątrz dobiegł sygnał ambulansu. ta wybiegła na ganek, żeby wskazać drogę lekarzowi. Jakiś matą zaparkował auto tak, że nie możemy wjechać na podwórze, krzyknął od progu medyk. Janusz pomyślał. Że ten matą to pewnie on, ale nie przyznał się do tego na głos. Pobili mi kolegę, wskazał delikwenta na dywanie. Lekarz pochylił nad pacjentem. Gdzie pan oberwał? spytał. Maciek dotknął twarzy i brzucha. Kości całe, stwierdził lekarz, poruszając maćkową żuchwą mimo jego pojękiwania. Brzuch boli? nacisnął z taką siłą, że nawet zdrowy brzuch był zabolał. Maciek zawył. Niech pan usiądzie, rozkazał pan doktor. Nie mogę. Tam też dostałem kopa, tłumaczył się Maciek. A stanąć na nogach pan może? Wytężonym wspólnym wysiłkiem postawili chorego w pozycji wertykalnej. Idziemy, zakomenderował lekarz. Do karetki. Pojedziemy zrobić prześwietlenie. Obcesowe polecenia prawie uzdrowiły ofiarę pobicia. Wspomagana przez Janusza zeszła koślawo po schodkach i dotarła do ambulansu. Jedziemy na Łazarza, objaśnił kierowca i włączył syrenę. Ledwo karetka znikła z pola widzenia dwa Menele podeszli do Janusza. Strasznie nam przykro, panie prokuratorze. Zaszła pomyłka. Precz, ciemniaki, wargnął małozięć i odwrócił się od nich napięcie. Zamknij mieszkanie, zwrócił się do Beaty. Musimy też tam jechać, bo może trzeba będzie Maćkowi coś przywieźć z domu. Mogą go zostawić kilka dni na obserwacji. Ruszył z piskiem opon. Długo czekali na pogotowiu, zanim mogli zobaczyć Maćka. Wyszedł wcale żywawo z wielką, brązową kopertą i plikiem recept w ręce. Konowały, mruczał niezadowolony. Chcieli mi zrobić sondę żołądka. Nie zgodziłem się. Przecież bym tego nie przeżył. Średniowiecznej metody. Twu. Widzę, że wracasz do normalnej formy, uśmiechnął się Janusz. Ponarzekaj, to ci ulży. Co ci przepisali? Zatroszczyła się Beata. Podjedziemy do apteki i kupimy lekarstwa. Gdzie spędzisz noc? Jak to? Gdzie? U siebie, na moim wygodnym łóżku. Łóżko faktycznie masz wygodne, szerokie. Zgodziła się dziewczyna, ale kto cię będzie pielęgnował? Dziękuję, poradzę sobie sam. Dostałem trzy dni zwolnienia z pracy. Poleżę i wydobrzeję. Pokaż recepty, domagała się Beata. Płyn burowa, bandaże, witaminy, tego nie mogę odczytać, a pap, jakaś maść. Kto cię będzie nacierał i zmieniał kompresy? Chciałabyś? Figę. Poproszę sąsiadkę. Zrobi to z miłą chęcią. Wtrącił się Janusz. Nie kozakuj. Zobaczysz dopiero jutro, jak cię wszystko będzie bolało. Będziesz leżał i kwiczał. Ja sprowadziłem na ciebie to nieszczęście i ja cię będę kurował. Wsiadaj. Z przodu. Otworzył drzwi samochodu. Maciek klapnął na siedzenie i zyknął z bólu. Janusz to wykorzystał. Nawet na miękkim nie możesz siedzieć, a zgrywasz bohatera. Po ciężkim nokaucie trzeba się leczyć, a nie udawać hojraka. Zawsze jak się zadaję z tobą, mam ciężkie przejścia, odciął się belina. Pamiętasz, jako mały włos mnie nie zastrzelono? Eee tam. Nie przesadzaj. Sam się wtedy skaleczyłeś. Włos ci z głowy nie spadł. O mało nie wyłysiałem ze strachu. Widocznie masz tendencję do łysienia. Normalny człowiek świeje ze strachu, a nie łysieje. Kto chciał cię zastrzelić, zainteresowała się Beata. Mniejsza o to, jak tylko obecny tu pan prokurator wchodzi w układy z policją, to ktoś za każdym razem dybie na moje życie. Tak się dziwnie składa. Wszystko przeze mnie. Beata stanęła w obronie Janusza. To ja cię wciągnęłam w tę aferę. Oj, Maciek, Maciek, westchnął Janusz. Sam się stale pakujesz w kłopoty. Albo się przewrócisz i poranisz, albo inni cię sponiewierają. Dzisiaj nie był to pierwszy taki wypadek. Maciek ciągle miał pretensje. Czy nie mogłeś mi powiedzieć, co zamierzasz zrobić? Czy nie wystarczyło posłać tych osiłków, żeby chodzili za ambasadorem krok w krok, nie kryjąc się przed nim? Niechby gość widział, że jest śledzony. A jakby go zgubili w tłumie on wystaje ponad tłum. Nie można go zgubić. Tak tylko ci się wydaje. Spryciaż potrafi zmylić obserwatora wprost w niewytłumaczalny sposób. Jeżeli w tym kraju mamy tak inteligentnych tajniaków, jak niektórych prokuratorów, to pozwolą pewnie zwiać nawet kalece bez nóg. Tym razem Janusz poczuł się dotknięty. Nie pozwalaj sobie, bo jeszcze ci dołożę z drugiej strony. Dla symetrii. Maciek się roześmiał. Lepiej mnie od razu zastrzel. Dopiekłem panu prokuratorowi. Może następnym razem będziesz mądrzejszy. Janusz puścił te słowa mimo uszu. Przekręcił kluczyk w stacyjce. Dopiero wyjechawszy na ulicę, wymamrotał. Uszkodzili ci mózg. Oby to nie było nieodwracalne.